Przez ponad 2 lata prowadzenia kanału sporo w moim życiu się zmieniło. Większość z was zna mnie jako pajaca, który zazwyczaj jest pozytywny i za dużo o sobie nie opowiada i dzisiaj chciałbym to zmienić. Chciałbym, żebyście poznali mnie też jako osobę, która siedzi po drugiej stronie ekranu i gada do was codziennie przez te kilkanaście minut. Początkowo ten film miał zostać zrobiony jako beztwarzowy vlog, ale niestety nie udało mi się załatwić aparatu, dlatego puszczam wam w tle jakiś losowy gameplay i na samym początku dodam jeszcze, że sam film ma dla mnie sporą wartość emocjonalną, dlatego zależy mi, żebyście oglądali go do samego końca. Dobra, za dużo tego patosu, zaczynamy. Jakiś miesiąc temu poprosiłem was na YouTubie i na Instagramie, żebyście zadawali mi pytania do Q&A, bo tak początkowo miał wyglądać ten specjal. Niestety, po setnym pytaniu o to, kiedy pokażę twarz, mimo że na to już odpowiadałem, stwierdziłem, że do Q&A dodam jeszcze fakty na mój temat, o których najprawdopodobniej nie mieliście pojęcia. A jeżeli chodzi o pokazanie twarzy, to w dzisiejszym filmie wypowiem się na ten temat po raz ostatni. Dlatego, jeżeli zostałeś odesłany do tego filmu w celu uzyskania odpowiedzi na to pytanie, to ono. Sprawa wygląda tak, że w dzisiejszych czasach youtuberzy są traktowani jak celebryci. Ci najwięksi nie mogą nawet rano spokojnie pójść do sklepu po bułki i dla niektórych jest to pozytywny aspekt nagrywania na YouTubie, dla mnie nie. Nie mówiłem tego jeszcze, ale cierpię na agorafobię. Agorafobia, jakby ktoś nie wiedział, jest to strach przed miejscami publicznymi i jeżeli nie mam problemu z tym, żeby pójść sobie do sklepu, czy do galerii, czy w sumie gdziekolwiek, to na przykład już w przypadku, gdy obok mnie zbiera się dużo osób, robi mi się niedobrze i dlatego na przykład od 2011 roku nigdy nie byłem na koncercie. I zdaję sobie sprawę z tego, że mam tylko 300 tysięcy subów i raczej kolejki po mój autograf czy zdjęcie ze mną by się nie ustawiały, ale jest to po prostu dla mnie niekomfortowe i mam nadzieję, że to zrozumiecie. I odpowiadając jeszcze na pytanie, czy planuję kiedyś pokazać twarz, tak moi drodzy, na pewno planuję pokazać twarz, ale nie wiem kiedy jeszcze to się stanie, dlatego musicie dać mi trochę czasu i jak będę gotowy, to na pewno dam wam znać. Przechodząc już trochę do luźniejszych tematów, pytanie od widza, Nexe, jakie masz plany związane z YouTube'em? Mam na myśli, przez ile chciałbyś to ciągnąć i co innego, jeżeli nie Fortnite. Generalnie sprawa wygląda tak, że YouTube'a chciałbym ciągnąć najdłużej jak się da. W sensie, nagrywanie filmów jest to coś, co ja bardzo lubię. Jest to coś, co sprawia mi przyjemność i bardzo lubię patrzeć po prostu jak to, co ja wrzucam. Te totalne, głupie filmy wam się podobają i że mogę was uszczęśliwić tym, co robię. I to jest w sumie mega spoko. Dlatego jeżeli chodzi, ile chciałbym to ciągnąć jak najdłużej, a jeżeli chodzi o to, co innego, jeżeli nie Fortnite, to jeżeli ktoś z was nie widział, ostatnio na kanale pojawiają się inne gry, bo generalnie staram się uploadować filmy codziennie. No i po prostu w Fortnite content niestety się kończy. W sensie, nie tyle, że się kończy, ponieważ jest milion rzeczy do robienia, ale aktualizacje nie są już tak często, nie są aż tak ciekawe jak były kiedyś, no i dlatego po prostu jak kiedyś Fortnite był 5 razy w tygodniu, nie było nic innego, no to dzisiaj filmy są 7 razy w tygodniu i Fortnite jest na przykład 4 albo 5 razy dalej, także po prostu inne gry, no tak mi się wydaje. Okej, moi drodzy, przechodzimy do faktów na mój temat i fakt numer 1 jest taki, już o tym kiedyś opowiadałem, otóż jestem daltonistą. Jeżeli ktoś z was nie wie, co to jest daltonizm, to jest to po prostu problem z odróżnianiem kolorów i ja na przykład mam taki problem z kolorem zielonym. Kolejne pytanie, które pojawiało się bardzo często, czyli ile zarabiam? Jeżeli chodzi o moje zarobki, to dzielą się one na 3 części. Generalnie nie jest to dla mnie jakiś temat tabu, dlatego mogę to bez problemu pokazać. No i sprawa wygląda tak, że z mojego głównego kanału z AdSense'a za 2,6 milionów wyświetleń w poprzednim miesiącu udało mi się zarobić 3889 zł. Dodatkowo jest mój drugi kanał, którego nie wiem w sumie czy zaliczyć, ponieważ teoretycznie zarabiam z niego pieniądze, ale praktycznie wszystkie pieniądze, które tam zarobię po opodatkowaniu idą na cele charytatywne, ponieważ stwierdziłem, że ten drugi kanał chcę robić czysto zajawkowo, czysto z pasji, dlatego pieniędzy stamtąd nie biorę. No i jest jeszcze, moi drodzy, kod twórcy, tego wam niestety pokazać nie mogę, ale tak jak kiedyś mówiłem, większość z tej kasy idzie na giveaway dla was i na przykład w poprzednim miesiącu wydałem 1600 zł na prezenty dla was w samym Fortnite. Dodatkowo kupiłem już w tym momencie komputer dla was za 8000 zł. Który będzie do wygrania dopiero za miesiąc, ponieważ zrobimy tego giveawaya na koniec sezonu. Także będzie grubo, śledźcie kanał. No i w grę, moi drodzy, wchodzą jeszcze współprace reklamowe, których ja na moim kanale, nie wiem czy zauważyliście, praktycznie w ogóle nie prowadzę. Była tylko jedna, ponieważ stwierdziłem, że nie chcę wam reklamować czegoś, czego sam nie polecam. Dlatego odrzucam wszystkie propozycje, jakichś tam user z długopisów czy czegokolwiek, to po prostu jak widzicie jakieś gówniane reklamy, które reklamują jakieś kanały szuterskie czy coś, no to ja na przykład w większości takie rzeczy odrzucam. Czekam aż odezwie się do mnie jakaś firma z sensownymi rzeczami, na przykład z jakimś sprzętem komputerowym czy coś takiego, no ale póki co się to nie wydarzyło, także aktualnie współpracy nie ma, no także tak plus minus wyglądają moje zarobki. Kolejny fakt jest taki, że mam objawy mizofonii. Jeżeli ktoś z was nie wie, co to jest mizofonia, jest to problem z różnymi dźwiękami, między innymi mlaskanie albo na przykład stukanie w klawiaturę i powiem wam szczerze, że w momencie, kiedy wchodzę na jakiegoś streama i widzę, że streamer ma mikrofon blisko klawiatury i słychać tylko cały czas
coś takiego, to powiem wam szczerze, że od razu wychodzę z takiego streama, bo naprawdę po prostu mózg mi buzuje. I tak samo mam na przykład, jak sobie jem przy stole z jakąś osobą, która mlaska, tak samo po prostu nie mogę wytrzymać i się wtedy triggeruję. Tak samo na przykład, jak wchodzę na Discorda i jakiś widz też tak samo nawala w klawiaturę, to po prostu jestem zawsze mega wkurzony. Jest to bardzo dziwne, nie spotkałem się z żadną osobą, która ma ten problem, no ale no tak jest po prostu, no i tyle. Kolejne pytanie, czy za 1 000 000 złotych zrezygnowałbyś z YouTube'a? Powiem wam szczerze, że jak na początku zobaczyłem to pytanie, to sobie myślę, w sumie, czemu by nie 1 000 000 złotych, zawsze wiecie, można iść na Twitcha czy coś takiego, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że przecież 1 000 000 złotych jest tylko 1 000 000 złotych, co nie? I mimo wszystko, tak samo jakby się ktoś mnie zapytał, czy wolałbym do końca życia dostawać 3000 złotych, czy dostać raz 1 000 000, no to wolałbym do końca życia dostawać 3000 złotych, bo przynajmniej bym się nauczył żyć z tymi 3000, wiecie, o co chodzi. A tak dostałbym 1 000 000, przewalił 2 tygodnie i potem bym mieszkał na ulicy, więc wydaje mi się, że zdecydowanie wolałbym prowadzić dalej kanał na YouTube i tego 1 000 000 nie dostać. Kolejne pytanie, tym razem z Instagrama, i tutaj muszę was od razu przeprosić, ponieważ nie screenowałem wiadomości z Instagrama, dlatego nie widać niestety ników osoby, które zdały to pytanie, ale pytanie brzmi: jakiej muzyki słuchasz i jaka jest twoja ulubiona piosenka? Generalnie jeżeli chodzi o muzykę, to po pierwsze nie wyobrażam sobie bez niej życia. Z tego co wiem, w tamtym roku przesłuchałem bardzo, bardzo dużo godzin. Nie mogę tego aktualnie znaleźć, ponieważ na Spotify'u, kurde, to w Rapet jest jakoś zbugowane, ale mogę wam pokazać plus minus moje ulubione kawałki z 2018 roku i powiem wam szczerze, że one w 2019 będą się mega od siebie różnić, ponieważ słucham w zasadzie wszystkiego, ale jakbym miał wybrać swoich ulubionych wykonawców, to najprawdopodobniej byliby to Imagine Dragons. Jeżeli miałbym wybrać coś polskiego, to ostatnio zdecydowanie ta nuta chyba najczęściej się pojawia w moich słuchawkach. Kolejny fakt jest taki, że kocham czapki zimowe. Powiem wam szczerze, że czasami dochodzi do takiej sytuacji, że muszę gdzieś szybko wyjść, a nie mam czasu, żeby zrobić sobie włosów, albo mi się nie chce, to nawet jeżeli jest lato, potrafię założyć czapkę zimową i po prostu w niej chodzić. Wiem, że to jest dziwne, ale lubię bardzo. A na przykład czapki z daszkiem tak średnio mi podchodzą. Kolejny fakt jest taki, że jakoś w styczniu ogoliłem się centralnie na łyso i przez pierwsze kilka tygodni nikt o tym nie wiedział, dopiero później dowiedział się mój tata i poza moim tatą chyba praktycznie nikt nie wiedział i powiem wam szczerze, że to była całkiem fajna sytuacja, bo wszyscy moi znajomi i moja rodzina myśleli, że ja powariowałem, bo nie chciałem po prostu im się pokazywać z łysą głową, bo mama by zawału chyba dostała i po prostu za każdym razem, to właśnie follow up do poprzedniego faktu, za każdym razem jak gdzieś wychodziłem do znajomych czy do rodzinki, to za każdym razem miałem na sobie ubraną czapkę nawet w środku i oni myśleli, że ja jestem powariowany, nie? Już mi tam zwracali uwagę, czemu czapkę nosisz w środku? Ja mówię, a bo lubię. Jak jesteśmy już przy tematach wyglądu, to warto jeszcze wspomnieć, że za jakieś 2-3 miesiące będę miał montowany aparat na zęby. Dlatego jeżeli ktoś z was ma aparat albo miał aparat i chciałby się podzielić swoimi doświadczeniami, to polecam serdecznie. Sekcja komentarzy jest dla was, chętnie poczytam, bo boję się trochę tego, powiem wam szczerze. No i z tematu wyglądu to by było na tyle. I teraz pytanie, które pojawiało się bardzo często, w sumie pojawia się dalej, ponieważ ostatnio nagrałem film, gdzie dzwoniłem do mojej siostry. I jest to pytanie o moje rodzeństwo. Generalnie moje drzewo genealogiczne jest strasznie skomplikowane, ponieważ moja mama i mój tata są po rozwodzie. No i moja mama ma męża, a mój tata ma żonę i każdy z nich ma dzieci razem ze sobą. Ja wam to narysuję, po prostu by ciężko mi to opisać. No ale wychodzi na to, że mam aktualnie 3 siostry i 1 brata przyszywanego. Teoretycznie jestem jedynym synem moich rodziców, ale jednak mam rodzeństwo, no nie wiem, dziwna sprawa. O kolejnym fakcie sporo osób wie, ale i tak chciałem go tutaj umieścić, ponieważ mam ciekawą rozkminę na ten temat. A mianowicie, moi drodzy, czasami zdarza mi się przekląć, a jak gram Lola, to nawet częściej niż czasami. I w ogóle powiem wam szczerze, że co do tego faktu, to miałem taką rozkminę, jak pisałem scenariusz i pisałem te fakty, że z osób starszych, które znam, może 4 albo 5 osób praktycznie w ogóle nie przeklina. I powiem wam szczerze, że nie jest to kwestia tego, że te osoby są jakoś, nie wiem, głupie czy coś. Jest to, wydaje mi się, kwestia tego, że polskie przekleństwa są bardzo dźwięczne i ekspresyjne. I jak powiecie sobie na przykład słowo fuck, to słowo fuck w zasadzie nie brzmi jak przekleństwo, przynajmniej w języku polskim. A jak powiecie sobie słowo kurwa, no to jest, kurde, no nie wiem, to po prostu wyraża tyle emocji w jednym słowie, że czasami po prostu lepszego zamiennika za to słowo w danej sytuacji nie ma. I tutaj, moi drodzy, też ważna informacja: jak coś, nie zamierzam zaczynać przeklinać na filmach. Jak coś, moje materiały dalej będą family friendly, no bo wiecie, zdaję też sobie sprawę, że sporo młodych osób mnie ogląda, które niekoniecznie sobie życzą, żebym właśnie przeklinał na filmach, także spokojnie, na filmach dalej będzie family friendly. Ale chciałem, żebyście to wiedzieli. W zasadzie wydaje mi się, że każdy przeklina, przynajmniej większość. O starsze osoby mi chodziło oczywiście, żeby zaraz nie było jakichś niedomówień. Kolejne pytanie: ile czasu poświęcasz dla YouTube'a w życiu?
życiu? Generalnie to pytanie może być dwuznaczne, bo jeżeli chodzi o to, czy robię coś poza YouTube'em, to nie robię aktualnie nic. A jeżeli chodzi o to, ile dziennie czasu poświęcam na YouTube'a, no to takie nagranie, zmontowanie filmu to jest około od 2,5 godziny do załóżmy 4. W nagłych przypadkach tam do 6 dochodzi. I czasami są takie przypadki jak na przykład ten specjal, który zajmuje mi w zasadzie 2 dni albo 3 dni robienia. Ale to bardzo rzadko, także coś koło, nie wiem, tak średnia 5 godzin dziennie około. A jeżeli chodzi o oglądanie YouTube'a, to powiem wam szczerze, że ta średnia jeszcze z rok, pół roku temu była zdecydowanie większa. Dzisiaj w zasadzie oglądam tylko podcasty, Kryminatorium, jeżeli się nie mylę, i Karola Paciorka, poza tym praktycznie nic. Kolejny fakt jest follow-upem do tej choroby z miejscami publicznymi, ponieważ kilka miesięcy temu postanowiłem, że już nigdy więcej nie wsiądę w autobus. Powiem wam szczerze, że zawsze jak jechałem autobusem, czułem się jak kompletne gówno. W sensie po prostu coś mnie zżrało od środka i za każdym razem, jak byłem w autobusie, musiałem zamknąć oczy i po prostu z zamkniętymi oczami słuchać muzyki, żeby jakkolwiek zniwelować uczucie tego, że jestem w tym autobusie, i jest to naprawdę dziwne. To jest... Kolejne pytanie. Myślisz, że gdyby Fortnite by już nikogo nie interesował i przestałbyś w niego grać, to czy dalej miałbyś podobne zasięgi do tego, jakie masz teraz? Generalnie mój stosunek do tego jest taki, że to wszystko zależy od tego, co bym nagrywał. Gdybym nagrywał coś, co się aktualnie klika, to wydaje mi się, że tak, raczej na pewno miałbym te same zasięgi, albo nawet i większe, a jeżeli poszedłbym i powrócił na przykład do LoLa, czyli do gry, którą kiedyś nagrywałem, ale nie mam tam jakiegokolwiek community, wydaje mi się, że wtedy spadłby mocno i mój kanał najprawdopodobniej by umarł. Weźcie pod uwagę, że to działa w ten sposób, że za każdym razem, jak wychodzi jakaś nowa gra, która się fajnie ogląda, to za każdym razem powstają jacyś nowi youtuberzy z tej gry. No powiedzmy sobie szczerze, kiedy ostatnio słyszeliście, że jakiś youtuber, który zaczął nagrywać na przykład w 2018 roku, wybił się na CS-ie albo na LoLu? No nie ma takiego. Dlatego wszystko moim zdaniem zależy od tego, co bym nagrywał. Gdybym nagrywał grę, która jest na hypie, wydaje mi się, że tak, miałbym te same wyświetlenia, albo nawet i większe. Kolejny fakt jest taki, że jestem raczej badziewnym przykładem dla dobrego kolegi albo przyjaciela, ponieważ praktycznie nigdy nie zaczynam rozmowy. W sensie, za każdym razem jak próbuję do kogoś napisać, to w głowie chodzą mi takie myśli, że a co jak on jest zajęty, a co jak on coś robi ważnego i będę mu przeszkadzał. I po prostu, nie wiem, nie chcę się narzucać i dlatego praktycznie nigdy ja sam z siebie do nikogo nie zaczynam, w sensie rozmawiać czy tam pisać na Facebooku. Czasami się zdarza, ale to w jakiejś sytuacji, kiedy jest coś ważnego, albo ewentualnie kiedy chce się o coś zapytać, no to może wtedy, ale tak, żeby zacząć rozmowę w stylu siema, co tam, to praktycznie nigdy. Kolejne pytanko, tym razem z Discorda. Czy chciałbyś się przeprowadzić do innego kraju lub miasta? Jeżeli chodzi o miasto, to raczej nie. W ogóle jakoś nie przywiązuję się za bardzo do miasta i to, gdzie mieszkam, nie ma dla mnie znaczenia, ale moim takim skrytym marzeniem, i mam nadzieję, że niedługo się to uda, przynajmniej na kilka miesięcy tam zamieszkać, jest to, moi drodzy, przeprowadzenie się do Nowego Jorku, gdzieś najlepiej w centrum Manhattanu. Chciałbym tam pomieszkać po prostu i poczuć ten vibe Nowego Jorku, ponieważ zawsze jak oglądam jakieś filmy, seriale z właśnie tą miejscówką, to po prostu tak mnie tam kusi jechać kiedyś czy coś. I teraz w sumie śmieszna sprawa, bo mój kolega teraz tam jest na 2 miesiące i powiem wam szczerze, że tak cholernie mu tego zazdroszczę, że Kolejny fakt jest taki, że jestem zazwyczaj bardzo bezpośredni w tym, co mówię. W sensie, z jednej strony jest to zaleta, a z drugiej wada, ponieważ zazwyczaj jak coś mi nie pasuje, to zazwyczaj potrafię to powiedzieć, ale z drugiej strony czasami zdarzy się taka sytuacja, że ktoś się mnie o coś zapyta i ja powiem coś złego. I powiem wam szczerze, już nieraz mi się taka sytuacja zdarzyła, że zrobiłem komuś przykrość tym, że po prostu byłem zbyt bezpośredni, więc staram się to hamować, no ale zazwyczaj po prostu staram się mówić jak jest i wydaje mi się, że tak mi się żyje lżej. Okej, kolejne pytanie, tym razem trochę kontrowersyjne. Jakiego polskiego streamera najbardziej nie lubisz? Generalnie nie ma takiego. Lubię raczej wszystkich, ale nie lubię i nie trawię kanałów w stylu siema, nowe darmowe skiny, co trzeci odcinek, i wiecie, takie totalne bejty tylko i wyłącznie na wyświetlenie podcastu. No takie osoby to najchętniej bym usunął z tego świata YouTube'owego. A jeżeli chodzi o streamera, tak jak mówiłem, no raczej nikogo. Kolejny fakt jest taki, że mam potężne problemy ze snem. Powiem wam szczerze, że mój cykl dnia potrafi się w ciągu tygodnia zmienić czasami nawet 3 razy. Często jest tak, że na przykład zasypiam o 22, a następnego dnia siedzę do 9 rano. No i powiem wam szczerze, to jest coś, jakbym miał wybrać jedną rzecz z mojego świata i z mojej osoby, którą chciałbym unicestwić, to jest właśnie ten problem. Naprawdę nie mam pojęcia, próbowałem już chyba wszystkiego, no ale no nie jestem w stanie chodzić spać równo na przykład o tej pierwszej godzinie,
bo coś się stanie i na przykład następnego dnia siedzę do 6, nie? To jest po prostu najgorsze, moja najgorsza cecha moim zdaniem. Tak serio teraz mówię, moja najgorsza cecha. Problem ze snem. I taka jeszcze kolejna ciekawostka co do snu. Jak zasypiam, nie potrafię zasnąć przy ciszy. W sensie muszę mieć coś odpalone na telefonie albo na laptopie. Najczęściej jakiś film na YouTubie albo jakiś serial, po prostu umieram od środka, kiedy muszę zasypiać w ciszy. Kolejne pytanko. Robisz sam grafiki, czy ktoś ci robi? Generalnie z grafikami sprawa wygląda tak, że wszystkie banery, miniaturki i tak dalej są zrobione przeze mnie. Natomiast jeżeli chodzi o te pieski, które widzicie na miniaturkach, one zostały przeze mnie kupione. Kupiłem je na Fiverrze od pani, która nazywa się Monksy, no i moim zdaniem wykonała kawał dobrej roboty i cały czas pozostajemy w stałej współpracy, ponieważ tych emotek jest coraz więcej, już jest ich chyba ponad 25, jak się nie mylę. Kolejny fakt jest taki, że jestem raczej typem introwertyka. Jakby ktoś z was nie wiedział, kto to jest, introwertyk jest to osoba, która woli częściej spędzać czas sam ze sobą niż z innymi osobami. I powiem wam szczerze, że czasami zdarzają mi się takie sytuacje, że w zasadzie wyciszam telefon, nie odpisuję do nikogo na Facebooku przez kilka godzin i po prostu sobie chilluję sam ze sobą, jest to naprawdę całkiem przyjemne. Tak odciąć się całkowicie od świata na kilka godzin, polecam każdemu. Czasami naprawdę można sporo rzeczy wywnioskować i czasami tak fajnie sam ze sobą posiedzieć i podewagować sobie sam ze swoim umysłem na temat świata przedstawionego. Co ja mówię w ogóle? Kolejny fakt jest taki, że jestem wielkim fanem filmów i seriali i powiem wam szczerze, że miałem taki okres w swoim życiu z kilka lat temu, że w zasadzie dzień w dzień nawalałem po 5-6 odcinków jakiegoś serialu, co chwilę nowego i przynajmniej jeden film dziennie i w zasadzie spędzałem 8 albo 9 godzin dziennie na oglądaniu filmów, seriali. I jeżeli miałbym wymienić moje ulubione seriale, byłoby to zdecydowanie Stranger Things, Gra o Tron, nie licząc ostatniego sezonu, i powiedzmy, że Orphan Black i Daredevil. A jeżeli chodzi o mój ulubiony film, to zdecydowanie Inception, Pulp Fiction, Baby Driver, Manchester by the Sea i Gone Girl. I tak wyszukałem to, nie mówiłem tego z pamięci, nie dałbym rady. I tutaj taka mała ciekawostka co do Stranger Things, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale niedługo będzie kolaboracja Stranger Things i Fortnite'a. Nie wiem, czy kiedykolwiek się tym chwaliłem, ale ja jestem generalnie wielkim fanem tego serialu, takim wielkim. Mam bodajże 4 koszulki Stranger Things, mam jedną bluzę, plus dodatkowo w grze MMORPG na przeglądarkę, która się nazywa Margonem, nazwałem kiedyś swoje postacie imionami po prostu bohaterów ze Stranger Things i to konto, co ciekawe, jest dalej dostępne, tylko że pozmieniałem tamte niki i został tylko Mike Wheeler, czyli ta tak jakby najmniejsza postać z tej czwórki, więc niestety, ale powiem wam szczerze, że pamiątka niesamowita i mam nadzieję, że trzeci sezon będzie tak samo dobry jak te dwa poprzednie, ponieważ naprawdę kocham. I teraz, moi drodzy, jeszcze jedna ciekawostka dla ludzi, którzy siedzą na moim Discordzie i na moim Twitchu, ponieważ jeżeli ktoś z was wie, moja ranga na Discordzie administratorska nazywa się Bob i tak samo nazywa się mój pupil na Twitchu. I imię Bob nie wzięło się, moi drodzy, znikąd, ponieważ również wzięło się ze Stranger Things, ponieważ Stranger Things w drugim sezonie był taki miły pan, taki pulchny, nazywał się Bob i ja go bardzo polubiłem, no ale niestety coś się z nim złego stało, no i po prostu chciałem go jakoś upamiętnić i dlatego jestem Bobem teraz na Discordzie. Kolejne pytanko, dosyć śmieszne, jak bardzo potrafisz zrage'ować się przy Fortnite? Generalnie mój rage przy Fortnite jest niczym w porównaniu do moich rage z League of Legends. Każdy mój znajomy, który ze mną kiedyś LoL'a grał, ci może to potwierdzić i nawet ja ci mogę to potwierdzić moim jednym ze starych filmów. Teraz pierdoliłem sobie, kurwa, spację. Skończyłem się na YouTubie, pokazując ten filmik. Ostatnie pytanie, moi drodzy. Czy zdałeś lub zamierzasz zdać kiedyś prawo jazdy? Jeżeli chodzi o moje prawko, to ciekawa historia. Byłem na prawo jazdy zapisany już 2 razy. Z czego 2 razy nie wyszło. Ja chciałbym mieć, kurde, to prawo jazdy, bardzo bym chciał, ale problem jest w tym, że nie mam motywacji, żeby je zrobić. W sensie, rodzinę mam bardzo blisko, nie potrzebuję w sumie tego jakoś bardzo, bo zawsze jak gdzieś i jadę czy coś, to mogę zamówić po prostu taksę, a nie wychodzę jakoś bardzo często gdzieś daleko. Także wydaje mi się, że prawko jest mi, kurde, aktualnie niepotrzebne, a szkoda, bo gdybym był zmotywowany do tego, żeby je zrobić, wydaje mi się, że zdecydowanie ułatwiłbym sobie życie. Plany są takie, żeby do końca roku je zrobić, ale czy mi się uda wykonać, to nie wiem. A więc, moi drodzy, to były wszystkie pytania, nie mam pojęcia, ile ich było, miało ich być 30, pewnie ich 30 nie było, ponieważ stwierdziłem, że nie chcę też jakoś za bardzo lać wody albo dawać faktów w stylu siema, lubię pić wodę i no wiecie, no to jest bez sensu, dlatego chciałem, żeby wszystkie te pytania miały jakikolwiek sens. No i mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś o mnie. Mam nadzieję, że nie macie mi za złe za to, że nie chcę pokazać tej twarzy, no ale po prostu, no nie wiem, ciężko mi to nawet opisać. No już nie chcę do tego wracać, także co mogę powiedzieć? No dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo za 300 tysięcy.
Powiem wam szczerze, że naprawdę jestem nie tyle, że z siebie, co jestem po prostu mega szczęśliwy, że mam was i nie wiem, co bym bez was zrobił. Naprawdę, to jak wy, oglądając moje materiały, zmieniliście moje życie, jest po prostu nie do poznania. I naprawdę za to dziękuję. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się. Kod Nexe w sklepie. Pa, pa.